Gartyka. Relik wykończy mnie raczej prędzej niż później. To chyba już. Popełniłam tyle błędów. Zrobiłam straszne rzeczy. Podobno jesteś teraz agentką. Radź sobie. Kiedy bawisz się w gry dla dorosłych, ponosisz dorosłe konsekwencje. To co byś zrobił na moim miejscu? Ci ludzie siedzą w tym od dawna. Nie daj się ograć w nim. Siemanko, witajcie w kolejnym już odcinku z serii Cyberpunk 2077. Jest to już bodajże chyba 50 odcinek. No cóż, lecimy w kolejne zadania, jakie nam zostały przygotowane. Tu mamy. Nie dotykaj mnie! Kuźwa. Kogo tu nie dotykam? Co za ludzie? Nie, na czerwonym przyjdzie. Idźmy na... Tutaj. Ciekawe. Dostałem zlecenie na jakąś szychę z biotechniki. Zaszyła się w korporacyjnym hotelu o wzmożonej ochronie, więc potrzebuję zawodnika z pierwszej linii. Mam nadzieję, że się skusisz. Szczegóły okay. Załączniku. Zobaczmy. Aha, i tak ona wygląda. Co my tu mamy? Neutralizacja. Laska nazywa się Johna Koch. Jest dyrektorką regionalną do spraw technologii, rozwoju i czegoś tam w biotechnice. Znaczy się testuje nowy sprzęt. W trakcie jednego z takich testów coś poszło mocno nie halo i zginęło ponad 70 osób z takiego jednego klanu. Ciekawe. Dobra. Namiary i kody dostępu do korporacyjnego hotelu. Dobra. Czyli już więcej rzeczy mam. Wyładowanie było. To jest spore. Okay. Co? Nada pustowe. Okay. Zajmę się tym samodzielnie. Nie. Zerwał się z nią kontakt. Ja. Wow, nie będzie ciekawie. Okej.
oczywiście przejście w tamtą stronę. Dziewiętnaste piętro. Dobra, w każdym razie jak będę stąd uciekał, to będę już tu miał przynajmniej trzech typków do rozwalenia. Roboty. Tak patrzę. Nic. Raczej mi się nie uda zrobić w ten sposób, żeby... To jest. Poddaj się i tak nie uciekniesz! Ej. Dobra. Czyli na razie one nie są mi groźne, tego co mi się wydaje. No dobra. Pierdziele. Teraz my mamy. I do jasnej cholery. Co na Brendensa ogląda? Pobudka. Co? Kim ty do cholery jesteś? To nie jest ciekawe. Powinno cię raczej interesować, kto mnie przysłał. Pamiętasz swój eksperymencik z Red Hawker Clan? Zginęło kilkadziesiąt ludzi. Ich rodziny przesyłają pozdrowienia. Pamiętam. Pamiętam bardzo dobrze, bo to było kluczowe dla mojego projektu. Pracujemy nad nowym antybiotykiem i... Błagam. Nie próbuj mnie brać na litość opowieścią o tym, jak to ratujesz ludzkość, a postęp wymaga ofiar. Nie próbuję. Znam takich ludzi jak ty. Sama korzystam z ich usług. Wiem, że nie odpuścisz. Ale pozwól mi najpierw zabezpieczyć wyniki. Inaczej nowy lek diabli wezmą. Ci nomadzi, oni i tak nie żyją. Niech ich śmierć chociaż na coś się przyda. Okej, niech będzie. Ale żadnych sztuczek, jasne? Nie wiem, czy dobrze zrobiłem. A, czekaj, to było, to było, 1C byłoby tu, FF, sobie FF nie posiadamy, F jest tu, 7A, mam jedyne tu, 10, 5, 2, 1C, aha, dobra, w ten sposób. 7A, 5, 1C, 1F,
7, a i 5. Ochrona! Ochrona! Trzeba, miała nie kombinować. O, w mordę jeża. Co tu się dzieje? Słyszę, że to strzela. Podłogi. Trzeba zachować czujność. Gdzieś tu jest. Tylko pogarsza swoją sytuację. Wyłaź! Wychodź! Nic ci nie grozi! Pewnie. Dobra, musimy wydostać z hotelu. Oczywiście nic mi nie grozi, ale w każdym razie znajdę się tam, gdzie trzeba. Słuchajmy. Zobaczymy. Stonie jeszcze jest. Już nie. Chcę tego. Kończysz się! Toczyć to! Tam jest pełno jeszcze. A ja i tak się wydostanę już. Dostałem cynk, że John Koch został załatwiony. Co? Lubię pracować z profesjonalista. Kontrakt zamknięty, kasa już pędzi na twoje konto. A. Super. Mamy już takie jakieś małe rozpoznanie.
było tego samochodu do prowadzenia. O nie. Dobra, w każdym razie zajmijmy się tym zadaniem. A part sprawnej woli. No dobra. Blisko. Czemu by nie? Wow. Ładne auto. Mam nadzieję, że nie będzie się zaraz glin. Okej. Co? Przyjemne auto. A właśnie. Ślepy jesteś? Dobra, załatwię to zadanie, też troszeczkę ich jest. Że... A, dobra, chyba wiem, o co chodzi. No cześć, V. Mamy tu w okolicy fajną maszynę. Odbierzesz ją do mnie? Już wiesz, jak to się robi. Oczywiście, że wiem. Ciekawe auto w sumie. Teraz gdzie ono jest? Tutaj za. Dobra, nam pojechało. Czyli musimy się trzymać blisko samochodu, który chcemy zwędzić. Co ucieka? Oczywiście strzelał. Dobra, teraz musimy do 100% za nim jechać. Kierowcę to Majokiewskiego. Czarna magia za mnie. Pożegnajcie się z furą. Mi jest dużo. Strzelam go! Do przodu! Jeszcze? Nic się nie stało. Szukaj ostro! Okej. Jesteśmy na mazabronie. Zepsuty. Okej. Dobra, mamy auto. Możemy je zabrać do dziupi. Teraz tak. Daleko, 2 km. Zjedziemy z samochodem. Jest to. Jeszcze jedno, słyszysz? To zegar tyka. Mamy mało czasu. Chyba przed tym czasem dostępujemy wskazane miejsce. Dobra, ale ruch do widzenia jest. Ciekawy. Po burzy. Postaram się bez żadnych kolizji. Trzymaj tutaj 1300 metrów. Z czego to będzie, że się uda. Widzisz, że oni też zjeżdżają. Masz ogon. Dobra, ogon ogonem. Na razie chcę... Kurwa mać, miało być bez kolizji. Wow.
uda się uciec po prostu. I pójść w prawą stronę. Kolejne z prawą, zjazd. Może nie znajdę. A, to już jest tu. Ciekawe. Mamy jeszcze prawie że 2 minuty, więc... udać, mam nadzieję. Ten teren już znamy. No, wiedziałem, kogo wziąć do tej roboty. Dzięki za pomoc. Reszta w rękach mojego człowieka. Dowód mojego uznania czeka na ciebie w skrytce. Spoko. Co mi tutaj dasz? Okej. Your brainwaves are synced up to the sound of 88.9 Pacific Dreams. No dobra. Sobie jeszcze zobaczę, czy ja tu gdzieś mam... No nie widzę. Mamy na szybką podróż, to jeszcze potrzebuję. Okej, dobrze, na szybko się przedostaniemy jeszcze. Z powrotem do tego miejsca, z którego wyjechaliśmy. Zacznijmy tam ten kolejny kontakt. Nie, ale to nie jest takiego ciężkiego. Także... jest... Tak, to jest... Taka ta pumpy bodajże. Ale to... Niż z tym na razie. Ja mam... Mam. Co ja tu mam? Ja się mam tu dostać. Gdzie to zadanie jest? Jeszcze raz mapa. Mogę się udać. A, czekamy. Przedostań się do mariny i pozwól się wykryć opcjonalne. Okej, czyli co? Rozumiem, że to jest to całość. W sumie fajne miejsce. Tu jest jeden. Drugi. Trzeci. Kolejny. To jest kolejny. Trochę ich tu widzę, jest jednak. Okej. Z tamtej strony można było się też dostać. Chyba, że to jest też ich. Okay.
tu można byłoby wejść w sumie. Ale jaki tu śmietnik, ja pierdzielę. Nie. Kurde, automaty w takim miejscu? Zbliż się. Kamery są. Przełącz. Wykryć kamerkę. Tu jest tak, kolejnego gostka. Czyli tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, ośmiu widzę przynajmniej na razie. Dobre. Musi się tam dostać. Wyłącz. Dobra, tu ci też jest. Więc na początku też będzie miała jakiś swój udział. To jest szlaba. Wow, 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 wow. No dobra, się nie uda. A, widzę, kolejny się ukazał. Raz, raz, raz! Zbliżam się do celu! Wykurzyć go stamtąd! Bokiem, kurwa, bokiem! Przyjąłem. Ha, kontakt z wrogiem! Dobra. Ognia! Zmieniam magazynek! A skąd on się tam wziął? Cholero jasna. Wow. Ognia! Ognia! Straciliśmy jedną pozycję! Kuźwa. Ale co podwuje. Neutralizować cel! A? Okej. Ognia! Ognia! Ognia, ognia! Nie podam! Od flanki!
Kurwa, czemu oni naprawdę nie strzelają? Chowaj się! Dobra. Zrobił spokój jakiś czas przynajmniej. Nie. Tu. Piromania. A weźmy. Musimy go dostać. O, kafe. Skopy kompromitujące nagranie i prześlij je fixerowi. Dobra. Zainstaluj programowanie. Chyba skopiować. Skarga, upomnienie zamknięte. Nie to. Kuźwa. Mam te pliki zajebiście, zbieraj się stamtąd, wiza, nim się zrobi gorąco. Gorąco już było chyba. Cieplej chyba nie będzie. Chyba, że jakieś wsparcie. Tryb sojuszniczy, proszę. Pójdźmy jeszcze sobie na górę. Nie wiem, gdzie się tu rządzili. Gramy, co jeszcze nam się przyda. Dzwonię do klienta, że mamy nagrania z panną Cole. Kontrakt zamknięty. Okej, okay. Zaliczam tę robotę, ale warunkowo i na lekkim kurwie. What? Co ci kuźwa nie pasowało tu? Ja pierdzielę. Dobra, kolejne zadanie zbieram. Chodźcie. Gdzieś wiem, czy tutaj było kolejne. Ej. O, to był kilometr. Dobra. Poprosimy ten pojazd. W górę nam przyjedzie, czy nie? Nie, nie przyjedzie. Szkoda. Kolejność barmana. Nowe zadanie. A co mu tu pisze? No i zapraszam do siebie. Jeśli masz ochotę na drinka, to znajdziesz mnie w swoim klubie elektrycznym orgazmie. Ciężka praca po pasa, nie wi? Robisz się znany w towarzystwie, w tym towarzystwie, w którym warto być znany. Mam dla ciebie nowe zadania. Witamy na pierwszej lidze V. Jesteś jednym z moich najlepszych najemników. Od teraz będziesz dostawał kontrakty przeznaczone dla najbardziej zaufanych ludzi. Dzięki za całą robotę, którą dotąd wykonałeś. Okej, okay, czyli po prostu... Powinny być ciekawsze zadania. Zrobiłeś wszystkie kontrakty, które dla ciebie miałem. Jesteś tu legendą. Jakby ludzie wiedzieli, co w życiu jest ważne, to... ustawiłby się w kolejce, żeby stawiać... Dobra, mniejsza większość. Organic food continues to be a major problem. Do not eat
jedziemy. Aha, tutaj, tak. Odbierz nagrodę. Dobra, polecimy. Zamknijcie, na razie. Chyba mam bliżej. Motoru podziwiać to miasto. Prawa strona. Pierdolił Hudson, masz go zdjąć. Kurwa, stary, to jest mój dobry kumpel. No właśnie. Pablo, kurwa, no. Nomadzi próbowali ubić interes na moim terenie i Valentinosi mocno utarli im nosa. Ta bolesna nauczka w końcu sprowadziła ich do mnie. Lepiej późno niż wcale. Teraz możesz pomóc im wyprowadzić całą sprawę na prostą. Szczegóły w załączniku. Okej. Zerknijmy. Zemsta na Valentinos nie jest częścią zlecenia, to załatwię sam. Okej. Cel, odzyskać auto Militechu, zakupione przez nomadów. No dobra, spoko. Czy mamy auto tylko odzyskać? Aha, i tu musimy się dostać. Oczywiście to sobie... Tam co jest gościu, jeden z drugim. Czy mi się znaczyć tego nie mogę, czy jestem w stanie tego przeskoczyć? A nie by było. Po prostu drogę bym chciał sobie obrać. O, wow, 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 wow. Ja nie znoszę takich śmierdzieli jak... Wyłącz. Ty fue eso? Chyba się po cichu nie udało, coś mi się wydaje. Najmniej. Dziwne, że oni tu nie szukają. O, tu jest górę wejście. O, spróbujemy troszeczkę po cichu załatwić. Ćwiczę przy okazji. Kamerę też wyłączymy. Tam ten można wyłączyć. Wyłącz się. C i dwa razy 55 i później znowu jest 1C. Dobra, tu
1C. Tu, tu. 1C9. 1C9. Bo tak się nie uda niestety. Więc 1C. 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 9. Kolejny. Tam jest nasze auto chyba, które mamy zabrać. Jak tam kogoś znajdę, to wpierdol kosę pod zewnątrz. Nie można czegoś wsadzić. Dobra. Nie. Nie o to mi chodziło. Ja pierdziele, nie o to chodziłem. Skakał do przodu jak kangur. Dobrze! Dobry ty łeb. Już na tyle głupi są. Wow. Zapalający jest? Za nasze siostry! Za naszych braci! Jakoś się szybko tu przedostał, kurwa mać. Kurwa mać. Ta umiejętność to jest nieraz wkurzająca. Wszyscy się podzieli. Spróbujmy się do środka dostać. O, to nawet widzę jest zaproszenie. Nie macie. O ty kurwa! Sam. Wo. Gdzie ktoś do mnie strzela? Ja się pytam. Gdzieś tu? No chodź! Po co to przedłużać? Może masz i rację. A? Faktycznie miałaś rację. Po co to przedłużać? Dobra, i tędy możemy wyjechać w sumie. Nic więcej nie ma dla nas ciekawego. Coś więcej jest. Jakiś nóż.
komponenty, co się przyda. Dobra, siadamy, jedziemy. Oczywiście na pewno będą jakieś niespodzianki jeszcze w trakcie. Byłoby za proste. Mówiłem, że będzie za proste. A dobra, do koniec. Spierdalać. Prosto, prosto. O Jezu, jeszcze glina. Niedobrze. Dzieciaki znów rozrabiają? Przyjmuję, jedziemy. Chyba gdzieś tutaj się pojawić. Schodzimy na 01. Powtarzam. Schodzimy na 01 w sektorze. Możecie wracać bez odbioru. Kuźwa. Widzisz, że ja tu jadę. Co się wydarzyło? Nie mam zielonego pojęcia. Co się odjebało? Słyszycie? Zadanie. I do dziury. Po co wam to auto? Lubimy kurwa korporacyjny sznyf. A tak serio? Kto chroni granicę? No, Militech. To już sam połącz kropki. Jak ja byłem z rodziną, to umawialiśmy się na swoim terenie. Myślisz, że na to nie wpadliśmy? Nie dali nam wyjścia. Najpierw przyjechaliśmy obejrzeć sam towar. Transakcję mieliśmy zamknąć następnego dnia. Ale? No, śledzili nas aż do miejsca, gdzie schowaliśmy kasę. Dobra, nie ma co rozpamiętywać. Dzięki za pomoc, zwijam się. Na razie. No, na razie. Chociaż my się jeszcze nie żegnamy. Czuję twój zapach przez telefon. Pięknie, Vi. Wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć. Nomadzi, dziękuję za pomoc. Zamykam kontakt. Hej. Okej, spoko. Ja w tym momencie sobie wezmę, a może przejdziemy sobie się pojazdem, który otrzymałem w poprzednim odcinku. Zobaczymy, jak on się sprawuje. A, jeszcze. Wyznaczmy sobie mapkę. Do badania świetnie. Tak. Wiesz sobie, to jeszcze tu miałbym jakiś kontrakt. Blisko. Czemu by nie? Z 8 na 9. Dobra, zrobię ten, później tam. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Mnie się całkiem ciekawie prowadzi ten krążownik. A
zarysować, no. Grzesznica czeka na spotkanie z sędzią. Szukam kogoś, kto przyspieszy jej podróż w zaświaty. Szczegóły w załączniku. Okej. Ojej, jak ona wygląda. Nie mówię, że źle, ale... dobra, co my tu mamy? Cel. Trakel Alpach. Lokalizacja. Apartamentowy jest na rogu. Dobra. Kobieta nazywa się tak, jest wicedyrektorką czegoś tam w Kiroshi. Miała wykupione ubezpieczenie od potrąceń. No dobra. Przepuścisz mnie? Dziękuję. Broń. Odwal się, gościu. Co ty tutaj jesteś? Militek. Dobra, przejdźmy sobie na tamtą stronę. Czy możemy dostać jeszcze inaczej? No bardzo chyba. Nie, 15 metrów. Chyba nie ma innego wyboru. Niestety. W środku jest dwóch, trzech gości. Nie wychodzić. Nie wiem, co to za jakieś słowisny. Skrzynie nie są przygotowane. Mocniejszy. Dwa strzały. Ciekaw jestem, jakim kłamstwem będziesz chciała się wykręcić. Co, może powiesz, że nie zauważyłaś tamtej dziewczyny? Czekaj, czekaj. Jaka znowu dziewczyna? Ta, którą rozjechałaś na pasach swoją limuzyną. A, o to chodzi. Uff, a już myślałam, że cię przysłał ktoś od konkurencji.
Nie, no słuchaj, to jest jakaś absurdalna sprawa. Przecież mam ubezpieczenie od potrąceń. Wyliczy się odszkodowanie i po sprawie. A jeśli chodzi o ten twój nieszczęsny kontrakt, załatwmy to jak profesjonaliści. Zamieniam się w słuch. Ktoś ci zapłacił, żeby mnie zdjąć, tak? Jej ojciec, matka, narzeczony, nieważne. Nie wiem, ile ci obiecali, ale jestem pewna, że w moim sejfie jest więcej. Dużo, dużo więcej. Jeśli puścisz mnie wolno, możesz zabrać wszystko, co tam znajdziesz, a ja przeniosę się do oddziału w innym mieście. Twój fikser nigdy się nie dowie. Wilk syty i owca cała. Oj, w tym przypadku co, chyba raczej tak nie postąpię. Nigdzie nie jedziesz. No chyba, że do kostnicy. Aha, czyli eliminujemy. Nie tym razem. Teraz swoją drogę, gdzie ten safe jest? Dzisiaj co? A, to jest... Dobra. Użyjmy tego, może coś tutaj będzie. Opóźnienie, co dalej? To jest osoba poinformowana. Okej, zakres ubezpieczenia. Jestem się z budynku. To raczej nie powinno być problemu. Sądzę, że ktoś jeszcze na mnie czekał. Zabił 30 mężów oraz tak Albach. Dobra robota i krwawa, ale dobra. Zamykam kontrakt. Okej, dobra. Mam to zadanie. Więc ja w tym momencie się udam po odbiór nagrody. To jest dużo. Też mam jeszcze jakiś przy okazji blisko będzie. Tak. To mam 5 na 5, czyli wykonane zadania. To mam 9 na 11. Niestety tutaj mamy sporo. Mamy tylko 7 na 23, więc... Nieciekawie. A tu mamy 2 na 8. Mamy 2 na 11. Też ten to bardziej będzie tylko jakieś... samochody czy coś. Zobaczymy. Dobra, w każdym razie zobaczymy się po dojechaniu na miejsce.
No dobra, zbliżamy się już. Zaczyna dziać. Przejeżdżać w ten sposób i jechać jeszcze. Gdzie się wjeżdża? Nie, to sobie jest apartament. Nie wdzielę, zgubiłem się na apartament. Już tak to na 20 metrów. Tu, czyli samochód na mnie czeka. A pierdziele, serio. Przejdziemy dalej. Ładne. Ładne, ładne, nie powiem. Jakiś barmana. Pierdziele. Niezła maszyna. Teraz tak. Teraz wjazd. Jeśli musi być wyjazd. Ewidentnie. 01. Mówiłem, że jest gdzieś blisko. Także podjedźmy sobie. Sabotaż to niby jest. Polecimy. Nie rozbić na dzień dobry samochodu. Nie, 300 metrów. Dobra, już daleko. Kuźwa, musiał wjechać, no musiał wyjechać. Szkoda. Następny. Idiota. Jechać. Decyzją mnie wasze problemy. Co? Następny. Coś się dowiedzieć więcej. Dole ta gra mnie bardziej stresuje niż życie. 7 metrów. Regina. Fixer z ZSRR przyleciał do Night City. Mój klient chce bliżej poznać naszego niespodziewanego gościa. Jedź do portu w Kabuki i zamontuj lokalizator GPS w aucie tego Sowiety. To auto, które nasz radziecki towarzysz specjalnie sobie tutaj sprowadził. Szczegóły w załączniku. Dobra, to może będzie... Jak to auto wygląda? O kurwa mać. Co to jest? Pozostań niezauważalny opcjonalnie. Udaj się do portu w Kabuki. Gdzie ja mam się udać? Kontrakt, witamy w Ameryce, towarzyszu. Dobra. Ja bym
się dowiedzieć, gdzie to auto jest. Trzeba wejść. Tu gościa. Cykotynek jest do... Okej. A to możemy wywołać przeciążenie. Dostać. Niki. Założę się, że to jakaś nowa kampania reklamowa. Jaka znowu kampania? Przecież to piracka transmisja. Aj, mamy odnaleźć ten kontener. I przerywa inne programy. A skąd wiesz, że nie ustalił tego z właścicielami stacji? Mówię ci, to jedna z tych tajemniczych reklam. Najpierw przyciągają uwagę, potem wyjaśniają, o co chodzi. Nie możesz wierzyć we wszystko, co zobaczysz w telewizji. A tam już tam. Zobaczysz, to jest aż dwóch. Przejść. Oczywiście, że się da przejść. Żaden z tych kontenerów. Spróbuję być niezauważonym. Na ile się to uda. Idź, dobra. I się uspokój tam. O kurwa. Ognia! Nie udało się po cichu. O kurwa.
Tam jest czerwona czacha. Może być ciężko jednak. Auto jest. Okej. Okay. Ja pierdzielę. To wygląda turystycznie. Gdzie mam zadanik złożyć? Neutralizować cel! Zrobić. Też jest dobre pytanie. O, czekaj. Coś mi się pojawia, ale tak. Teren doku. Z miłą chęcią. Gdzie ja się dostanę? Nie wiem, co się działo. Mam radę się gdzieś tutaj dostać. Ha. Skończysz w dziurze w ziemi! Można było się jakoś inaczej tu dostać. Kontakt! Otwieram! Razem! Ale po co mu to było? Dostańmy. Chowa się! Wychodź! Miałeś to załatwić po cichu, bez przyciągania uwagi. Dobra, najważniejsze, że zainstalowałeś pluskwę. Teraz tylko módl się, żeby jej nie znaleźli. Zamykam kontrakt. Naprawdę bardzo się starałem, ale się nie udało. Mamy kolejne zadanie. Może coś by się udało w końcu takiego bardziej
wymagającego porwać. Ale cóż, na razie, jeżeli w sytuacji, to ja nie chcę na razie kontraktyk tylko. Coś tu jeszcze mamy? Tu widzę, jest jakiś kontrakt. Na Unii mamy mizerny wynik. Tu zostały nam dwa zadania, co może to na późniejszy etap. A ja bym się tu chyba udał, chociaż mamy... No dobra. Interesuje mnie to, co my tu mamy. Więc... Dobra. Mamy 6 km do pokonania w sumie. Co to jest? Mam dla ciebie kilka nowych kontraktów, spraw się dobrze, a te zobaczmy, czy coś po drodze jeszcze mniej więcej nie ma. O, no właśnie. Mamy jakieś zadania poboczne. Możecie powiedzieć, że się spotkamy przy tamtym. Jeszcze mamy tu. Skradzione leki. Są w kabuki w jakimś mieszkaniu. Niestety nie wiem, na kogo możesz się tam natknąć, więc uważaj. Odzyskaj leki, a Reaperzy się odwdzięczą. Więcej okay. Dlaczego leki giną w załączniku. A, to jest już mniejsze z tym. Chociaż wam może pokazać tu. Możecie sobie zatrzymać i przeczytać. Dobra. My się musimy jakoś tutaj dostać. Specjalna droga. Masz fajki? Ty, a to we cię w nocy? Jakby go zażynali. Ciszę. Policji nie będzie. Tym czerwono jest. Skradzione leki. Za to chcę broni mi zabrano. Zmieniać. No niestety, jeżeli tu już jest takie rzeczy jak arsenał przygotowany, to może być ciekawie. Bardzo ciekawie. Pewnie będzie. Będzie wyżej. Okej. Jeszcze to lepiej mogło być. Tam coś jest. Stój! Jasne, tylko ostrożnie z tą spluwą. Jak mnie namierzyłeś? To nic osobistego, jestem tu na zlecenie Fixera. Oddaj skradzione leki i mnie tu nie ma. Skradzione? Skradzione? Ten paloperidol nie działa, więc kto tu jest okradany, co? Posłuchaj mnie. Prawdziwi złodzieje to Reaperzy. Paloperidol? Masz cyberpsychozę? Nie jestem jebanym świrem! Spokojnie. Zamknij się i wypierdalaj. Oddaj mi leki. Nie są ci potrzebne, skoro nie działają. Jesteś taki sam jak oni. Reaperzy, politycy, taki sam jak ten jebany Holt. Znalazłbym kilka różnic. Zamknij się! Ten skurwiel upierdolił fundusze na badania!
Ma w dupie chorych! Ale już niedługo. Dorwę go! Zabiję! Słuchaj, w dupie mam, co chcesz zrobić. Chcesz zamordować jakiegoś polityka? Powodzenia. Myślisz, że to coś zmieni? Też super. Chcę tylko odzyskać leki. Wszystko jasne. Wszystko jasne. Kuźwa, co tu ma? Ciąć, kuźwa, ukrył. Nie, nie, nie może tak być! Czemu? Bułka z masłem, muszę powiedzieć. Dobra, ale kto powinien być w takim układzie tu? To jest chyba z chemikaliami. I zadanie dość proste. Cóż... Nie, nie. Będziemy chyba nie tak byli z tym przajdą. Wo, 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 wo. Udało się. Skrytka jest w tamtym miejscu, a ja jestem tu, gdzie zaskrypowałem główkę. Damy to skrzynę, to skrzynki, leki. No jedź do cholery. Się nagle obudził, że można jechać. Coś? Dzięki, V. Nie mogło być łatwo, ale wykonałeś zadanie. Zamykam kontrakt. Było łatwo? Co ty opowiadasz? Dobra. Teraz już się udajemy do tego zadania. Mianowicie chodzi mi o... Gdzie to jest? Svenhen daleko. No i dobra. Widzimy się tam na miejscu. Także... Za chwilę się widzimy. Idziemy w zagłębie nieznanego. Nie wiem, może źle mi się wydaje, ale tu może się naprawdę sporo dziać. Ale tak. Potrzebujecie. Straciłam kontakt z Benedictem McAdamsem i jego kierowcą, który miał go wywieźć z miasta. Sprawdź, co się dzieje. Szczegóły w załączniku. Okej.
jest ratunek. Benedikt to pieprzony zawodowiec. W ciągu 6 godzin od przejęcia zlecenia zabił radnego McLeana, gruborybę, która zerwała się z mojej wędki. Ryzyko wpadki było wysokie, więc jeszcze przed całą akcją Benedikt zainstalował sobie na danin GPS w biomonitorze. O! Się ubezpieczył. Także miała na niego oko. Gość oczywiście nie działał sam. Miał kierowcę Jasona, White Drivera. Problem w tym, że Jason zamiast przerzucić go szybko przez granicę, zjechał z ustalonej trasy. Coś tu ewidentnie śmierdzi. Znajdziesz ich i sprowadź ich do mnie. Okej. Tak, i no to gościu do akcji specjalnych, można powiedzieć. Czego mu to mam? Aldecaldos. Już ma. Aldecaldos gdzieś chyba są moi. Po sprawę. Dobra, ja spróbuję zapisać sobie na nie to wolne. Spróbuję tak do nich podejść. Pytanie, czy jak ja tu wejdę, trwa walki. Już. Pieprzone psy! No jednak. A, dobra. Tam to jest. Chcę tego, tylko chcę to. Tryb sojuszniczy. Czemu to do niego nie strzela? Szybki gościu jest. Kurwa! Dostałem! Dostałem! No co ty? Jeden jest? Szczerze? Oprócz tego, że jest szybki, ciężko go trafić. Dostałem! Dostałem! Zdecydowałem. Czekajcie, Jason? To jest jego kierowca. Czy on go po prostu uprowadził? O co tu chodzi? Nic nie ma. Klucz. Dobra. Mówi się na zewnątrz? Tak. Idźmy na zewnątrz. Czyli go tu podejrzewam, że przetrzymuje. Twarz. Widzę, że Militech inwestuje w młode talenty. Czyli co?
Zabierasz mnie na małą wycieczkę? Czemu Militech chciał cię wykupić od Jasona? A co? Przysnęło ci się na briefingu? Chodzi o tę grubą rybę, którą podkupił Militech. McLean. Gość mógł przepchnąć każdą ustawę. Odwaliłem go i teraz potrzebują na gwałt winnego, żeby NCPD nie zaczęło wnikać zbyt dokładnie w sprawę. Wzorowa obywatelska postawa. Militech chętnie przylepi mi też parę innych rzeczy, skoro już jestem pod ręką. Podejrzewam, że będzie tego tyle, że przytłoczony tym wszystkim popełnia samobójstwo. Przykro słyszeć. Przysyła mnie Dakota. Kurwa, nie mogłeś od tego zacząć? Nienawidzę zgrywać twardziela w obliczu śmierci. Dobrze ci szło. Ten debil Jason łykał to jak młody pelikan. Nawet zaczął nosić broń z tyłu, tak jak ja. No dobra, spadajmy stąd. Och, kurwa. Czuję się, jakbym tu miesiąc siedział. No dobra, idzie. Będziemy się tym małym. Myślałem, że więcej akcji tu będzie jednak. Wiesz, czego mi najbardziej brakowało w tej piwnicy? Fajek? Nie. Piwa? Melonów. Tych takich miodowych, które ludzie Dakoty pędzą na genetycznej mieszance. I tak są 1000 razy lepsze niż te syntetyczne. Okej. Okay. Tak siedziałem i myślałem, ale bym popierdolił zimnego melona. Oczywiście ten chujek Jason nawet nie chciał o tym słyszeć. On już siedzi. No już. Dobra, polecimy. Trochę się zawiodłem w sumie tą misją. Takim od ludzi to myślę, że coś się będzie więcej działo. Może jeszcze mnie coś zaskoczy, ale wątpię. Gdzieś tu w lewo. Właśnie granice całego tego stanu. Też ciekawe. Co ty robisz z moim autem? Hej, McAdams! Tutaj! Starki! Kopę lat! Wyglądasz jak gówno. Jestem niedysponowany. Będziesz musiał mnie wszędzie wozić, jak wi. Dakota właśnie wysyła zapłatę, tak jak się umawialiście. Dzięki. Trzymaj się. Chyba możesz nie stać w moim aucie? Dostałam info, że Benedict jest już bezpieczny. Mam nadzieję, że tym razem kierowca nie zawiedzie. Dzięki. Kontrakt zamknięty. Jestem zawiedziony bardzo. Ja pierdziolę, właśnie buga zauważyłem. Właśnie zobaczyłem buga. O. No, jeszcze coś się można tutaj wyczaić. Jakiś ścisk błędu. Nie wiem, być może to dlatego, że te auto zostawiłem tu.
każdym bądź razie jeszcze mam jakąś ochotę na jakieś jedno zadanie, coś takiego, co powinno być ekstra, ale ciężko wyczaić jakieś zadanie. Weźmy tak, to co my tu w ogóle mamy? Mamy tak, zadania, kontrakt. Może jeszcze zróbmy może to. Nie wiem, co tu będzie. Ale to już na zakończenie praktycznie. Może sobie znajdę. Dobra, tutaj jest jedna. Oho, dobra. Sobie polecimy naszą podróż. Jeszcze raz w tą stronę. Czyli prosto. Ale tej drogi to się ze sobą nie trzyma. Takie drogi jest auto. O, lotnisko tu jest. Oho. No, chciałem konstrukcji fajnej, no to mam. Niezapowiedziane zdarzenie. Jeszcze na górę. Żadnego zadania przynajmniej mi się tutaj nie było. Lądy. Dobra, spokój, cisza. Okej. Pytanie następujące. Gdzie tu jest ten teleporter? Teleporter. A, to dalej jeszcze jest. No dobra, w sumie to nie tu musiałem się zatrzymać. Widać jakąś halę lotniska. Nie wiedziałem, że takie lotnisko jest, ale tak. I mam się udać tu.
You're listening to 98.7 Body Heat, Night City's hottest music. Robota. Trzeba wyciągnąć pewien sprzęt z wysypiska śmieci, zanim jakieś matoły porąbią go na kawałki. Więcej szczegółów w załączniku. Dobra, na szybkę mam z pasu. Chuj, nie chodzi, człowieku! No i dobra. Nie wszystko poszło tak, jak chciałam, ale Red Joe ma na czym trenować, a to najważniejsze. Zamykam kontrakt. No dobra. W sumie to odcinek był takich szybkich kontraktów. Tyle mogę podsumować. Dobra. Okej. Okay. Cóż, żegnam was dzisiaj. Zobaczymy, co przyniesie kolejny odcinek z kontraktów. Troszeczkę jeszcze ich jest, zanim zajmiemy się tymi docelowymi zadaniami. Dobra, trzymajcie się. Na razie, hej. I can take it anymore. It's about to go to war. I need someone to save me from myself, to hear me cry when I call out for help. I blame it on the voices that are in my head, wondering if they'll ever be put to bed. Feels like I am close to reaching my wit's end, holding out but I'm about to blow it up like a volcano. Like a volcano.
Another day to lose control. There's a fire in my bones. My sight gets blurry, pushing back the tears. Should take a leap of faith and face my fear. I blame it on the voices that are in my head, wondering if they'll ever be put to bed. Feels like I am close to reaching my wit's end. Holding out, but I'm about to blow it up like a volcano.